doszło w minionym tygodniu do bardzo niekorzystnej sytuacji, w której seniorzy z naszego miasta stracili bardzo pokaźną kwotę pieniędzy, to ponad 270 tysięcy. I w takich sytuacjach, kiedy odbiera się telefony z numerów zastrzeżonych, a są to numery stacjonarne, zaczyna się pojawiać problem, bo to już jest pierwszy sygnał do tego, że możemy mieć podejrzenie, że będzie to oszust, który będzie próbował nas naciągnąć, na przykład na pieniądze. W tym wypadku po raz kolejny okazało się, że metoda na wypadek jest skuteczna i małżeństwo uwierzyło, że ich syn przebywający na terenie Niemiec spowodował wypadek, w wyniku którego ciężarna kobieta doznała obrażeń. Mężczyźnie za spowodowanie tego zdarzenia drogowego groziło ponad 16 lat pozbawienia wolności, ale na jego drodze pojawiła się Polka, pracująca w niemieckiej policji, która obiecała mu pomóc. Mężczyzna, który na początku dzwonił do małżeństwa, rzeczywiście rodzice poznali głos swojego syna, przekazał telefon policjantce, która już krok po kroku instruowała, co mają zrobić. Najpierw kwota wynosiła aż 300 tysięcy, ale z uwagi na fakt, że małżeństwo nie było w stanie uzbierać takiej kwoty pieniędzy, okazało się, że w różnych walutach uzbierali kwotę ponad 270 tysięcy, które spakowali według wskazówek do worka i pozostawili w mieszkaniu. Po te pieniądze zgłosiła się kobieta, która, nie pokazując swojej twarzy, bardzo pewnie weszła, zabrała worek i tak seniorzy zostali pozbawieni całych oszczędności życia. A o tym, że zostali oszukani, przekonali się chwilę później, kiedy dodzwonili się do swojego syna, który z wielkim zaskoczeniem zaprzeczył, żeby w takim zdarzeniu brał udział. Tragedia dla rodziny, pozbawienie dużej kwoty pieniędzy, ale mamy małe światełko w tunelu, ponieważ w sobotę, kiedy doszło do tego zdarzenia, na terenie naszego miasta były jeszcze dwie inne próby wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców naszego miasta, lecz tym razem seniorzy byli na tyle świadomi i na tyle czujni, że zdążyli powiadomić policję, nim doszło do przekazania pieniędzy, więc można powiedzieć, że jest światełko w tunelu, no ale taka kwota i taka tragedia przysparza jakikolwiek sukces. Nie tylko to oszustwo zaprzątało policjantów, również były włamania. Rzeczywiście na terenie gminy Szczecinek odnotowaliśmy włamanie do domku letniskowego. Właścicielka poinformowała nas o stratach. Sprawca dokonał kradzieży tak naprawdę wyposażenia, które było w domku letniskowym. To między innymi poroże jelenia, metalowe figurki, a właścicielka straty wyceniła na kwotę ponad 5,5 tysiąca złotych. Ja tylko przypomnę, że za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a okres przedświąteczny sprzyja różnego rodzaju poszukiwaniom, kiedy to przed świętami bardzo często chowamy pieniądze, nie pieniądze, ale prezenty do piwnicy, więc warto też sprawdzić, czy nasze pomieszczenia są dobrze zabezpieczone. No i oczywiście przed tymi wyjazdami związanymi z okresem świątecznym pamiętajmy, żeby dobrze zabezpieczyć nasze pomieszczenia, czy to gospodarcze, garaże, czy to piwnice. Pogoda jaka jest, każdy widzi, pada deszcz, bardzo szybko zapada mrok. Przejścia dla pieszych są i nie są oświetlone i o wypadek nie trudno. Tak było na jednym z przejść w Szczecinku. Rzeczywiście na terenie naszego miasta są różne przejścia dla pieszych. Są te bardziej bezpieczne, które są bardzo dobrze doświetlone, ale są też te przejścia, które są niedoświetlone, a nasi piesi nie ułatwiają nam zadania, czyli bardzo często są ubrani w kolor, w tonacji ciemnej, nie posiadają przy sobie żadnych elementów odblaskowych, no i zapominają o tej podstawowej zasadzie, czyli nim wchodzą na przejście dla pieszych, zatrzymują się, rozglądają się i dopiero wchodzą na przejście dla pieszych, więc możemy wnioskować, że prędzej czy później do takiego zdarzenia może dojść, no i nie musieliśmy czekać długo, bo minionej doby doszło właśnie do potrącenia 58-letniego mężczyzny na oznakowanym przejściu dla pieszych. 38-letni kierujący Fordem nie Nie, za,
zachowując należytej ostrożności, potrącił mężczyznę, który w wyniku tego zdarzenia z obrażeniami ciała został przewieziony do szczecineckiego szpitala. Z tego miejsca chcę zaapelować do wszystkich pieszych, pozwólcie dostrzec się w tym pędzie, w tych trudnych warunkach kierującym. Nośmy elementy odblaskowe w widocznym miejscu albo po prostu myślmy też również o tym, co robi kierujący, że on ten pojazd musi zatrzymać, a droga hamowania, chociażby przy opadach deszczu, jest znacznie wydłużona, więc dbając o swoje bezpieczeństwo, zatrzymają się przed przejściem dla pieszych. Ale kierujący nie zawsze myślą i czasami siadają za kółko pod wpływem. Podsumowując, miniony tydzień rzeczywiście był to tydzień, jeżeli chodzi o przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Dobrze rokuje, ale musi być, jak to się mówi, jeden przypadek, który potwierdza tą regułę i rzeczywiście w minionym tygodniu policjanci skutecznie wyeliminowali 58-latka, który poruszał się swoim pojazdem w terenie zabudowanym na terenie miasta Szczecinek. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, więc teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie musiał odpowiedzieć przed sądem. Grozi mu nie tylko 2 lata pozbawienia wolności, ale utrata prawa jazdy. W okresie od 11 do 17 grudnia strażnicy podjęli 119 interwencji. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 14 zdarzeń, natomiast mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili do nas 56 interwencji. Strażnicy stosowali blokady na koła samochodów. W ostatnim tygodniu były to 22 blokady. Pomogliśmy również w uruchomieniu 9 samochodów. 4-krotnie odwożono zwierzęta do schroniska bądź do lekarzy weterynarii. 12 grudnia około godziny 12:50 na Placu Wolności operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył kobietę i mężczyznę, którzy z choinki zrywali bombki, tłukli je na placu. Wysłany został tam patrol Straży Miejskiej. Wcześniej już dojechał patrol policji, prowadził czynności wobec kobiety. Mężczyzna zdołał się oddalić, ale po chwili na podstawie obserwacji operatora monitoringu udało się ustalić mężczyznę i został ujęty. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja. 12 grudnia o godzinie 16:45 dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o mężczyźnie, który awanturował się przy jednym ze sklepów na ulicy Wyszyńskiego. Na miejscu patrol zastał skazanego mężczyznę. Przed wejściem do sklepu głośno wykrzykiwał wulgaryzmy w kierunku osób, które tamtędy przechodziły. Czuć było od niego ostrą woń alkoholu. Widoczne były na nim mokre plamy od moczu. Był to doskonale zdany z wcześniejszych interwencji i bezdomny. Został on przewieziony do ogrzewalni, a na niego zostanie również za jego zachowanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. 16 grudnia około godziny 20:25 operator monitoringu zwrócił uwagę na zachowanie 2 mężczyzn na ulicy Bohaterów Warszawy. Jeden z tych mężczyzn rzucił się z pięściami na innych mężczyzn, którzy tamtędy przechodzili. Interweniował nasz patrol. Mężczyzna był bardzo pobudzony, był agresywny, nie stosował się do żadnych poleceń. Zostały przeciwko niemu użyte środki przymusu bezpośredniego. Zostały mu założone również też kajdanki na ręce. Został przewieziony do policji, ponieważ jego zachowanie nadal było bardzo agresywne. Decyzją policjantów został osadzony i dalsze czynności z tym mężczyzną prowadzi policja. Od 15 grudnia trwa u nas jarmark bożonarodzeniowy. Oczywiście też pilnujemy tam porządku, dbamy o to, żeby wszyscy uczestnicy czuli się tam bezpiecznie.